Cześć wszystkim! Dziś pokażę Wam bitwę na Prochorowce. Bitwę nieco patriotyczną, bo mamy prawie polski czołg, czy tam polsko-radziecki, mówiąc wprost, czyli Rudy 102. Przypominam, że w tej serii pokazuję bitwy, które nie są idealne, w których popełniam błędy, a pokazuję Wam to po to, żebyście mogli na moich błędach się uczyć i nie popełniać ich w przyszłości. W szczególności mówię tu do świeżych czy początkujących zawodników World of Tanks na konsolach. Oczywiście te bitwy nie są jakieś najgorsze. To są, wybieram takie bitwy, które są w miarę dobre, ale mogłyby być lepsze. Koncentrując się jednak na tej bitwie, jadę Rudzielcem tutaj na prawą flankę i zaczynam z takim pomysłem schowania się gdzieś tu za jakimś krzakiem, poczekania, być może ktoś wyjedzie na środek mapy, na górkę, bo tam często czołgi wyjeżdżają i będę miał przestrzał na któregoś z ancymonków. Tak się póki co nie dzieje. Mamy jednego lighta w drużynie, który coś tam nam świeci, ale ja nie wiem, gdzie ci przeciwnicy pojechali. W każdym razie jadę sobie tutaj na górkę po prawo. To jest fajna miejscówka. Oczywiście nie dla wszystkich czołgów. Na pewno dobra miejscówka dla niszczycieli. I dla średnich też bym powiedział. W zależności kto jak gra tymi średnimi czołgami, bo one są, można powiedzieć, w miarę uniwersalne. Jest pierwszy hultaj, ale nie można go... Nie ma na niego przestrzału. No nic. Czekamy tu dalej, bo wierzę, że pojawi się jakiś przestrzał. Jest na któregoś z przeciwników. Tak się dzieje. Patrzę na tego lighta, co on robi. Dobrze, no świeci, świeci. Nie jest źle. Na razie nikt mi nie widzi. I to jest najważniejsze. Gdy ktoś nas nie widzi, to nikt nas nie trafi. Najprawdopodobniej jest. Pierwsza była sprzedana za 194. Nic imponującego. Jedzie tutaj ciężar siódmego poziomu. Tu przestrzał na T-34. Fajno mamy, widzicie, miejscówkę. Nikt nas nie widzi. Lutujemy już teraz w nicość, bo przeciwnik nam zniknął. I jak do tej pory wydaje mi się, że na polu bitwy zachowujemy się ok. Decyzja o jej pierwszy spocik. I musimy się wycofać, bo nas widzą. Pierwsza była sprzedana. Trafimy go czy nie? Nie. Widzicie, to jest to złudne celowanie z auto-aima. Ja niestety często mam tą przypadłość, że strzelam z tego auto-aima i no to jest szybsze na pewno, ale no mniej skuteczne. Zawsze lepiej jednak przycelować, jak mamy sposobność, i wymierzyć, mieć pewność, że będzie przebicie. Dobra, ktoś nam go skończył. I zobaczcie, tutaj popełniam moim zdaniem pierwszy karygodny błąd. Ja już byłem widoczny na tamtej miejscówce, na tej górce. Wracam tam niepotrzebnie. Przestrzał miała na mnie niszczarka. No i jest duże prawdopodobieństwo, że znów będę tutaj celem. O, proszę, jak widzicie. To była głupota z mojej strony. Nie wiem, dlaczego tu wróciłem. Trzeba mieć zawsze na uwadze, że przeciwnik też myśli. Przeciwnik też zapamiętuje. Skoro byłem tutaj, to jest duże prawdopodobieństwo, że będę. Skoro był na mnie, będę ponownie. Skoro był na mnie przestrzał, jest też pewność, że ten przestrzał znów będzie. I to była moja głupota. No, po prostu głupota. Jakieś przyzwyczajenie do tej miejscówki, że wróciłem tu. I wracam, słuchajcie, z podkulonym ogonem na ogrysku. W ogóle mam szczęście, że ja przeżyłem ten moment bitwy i że mogę jeszcze grać. Bo równie dobrze po takim czymś mógłbym zostać wysłany do garażu, po prostu.
trzeci raz już tam nie wrócę, to jest pewne. Postanowiłem, że pojadę mniej więcej na środek mapy, ale chcę się trzymać bardziej tej lewej strony, czyli torów. Nie mamy lighta, już nam zlikwidowano, nikt tam nie świeci, słuchajcie. My niestety przegrywamy. Przeciwnik zachował większą ilość czołgów. Nie jest dobrze, jestem na ogrysku, 96 życia, jestem na pierdnięcie, że tak powiem. No ale jadę. O! Być może będzie tu przestrzał. Moim celem jest teraz bycie niewykrytym, ale chciałbym też spróbować zaświecić pozostałe czołgi, bo troszkę ich jeszcze w grze zostało. I uważam, że to jest w miarę bezpieczna pozycja przy tym... przy tej skale, przy tym kamieniu dużym. W razie czego zawsze mogę się cofnąć, schować za ten kamień. O! Jest ta niszczareczka, która uprzykrzyła mi życie. Nie zostaliśmy wyświeceni, bardzo dobrze. Niezłe kamo ma ten rudy. No. To jest naprawdę niezły czołg. To nie jest top średni czołg na tym tierze. Absolutnie nie, ale jest przyjemny w grze i polecam wam ten czołg. Jest babok wyświecony po baboku. Słuchajcie, i mimo że na ogrysku, to jakoś idzie. Mamy dwa fragi. 8 przebić. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. I co dalej? O! T-34. Czemu to nie weszło? Za górką chyba był delikatnie. Za nisko celowałem. Tutaj na ślepo już strzał. I co teraz robić? Zostały 4 czołgi, w tym jedna arta jeszcze gdzieś. Gdzieś ona się schowała. Nie chcę jechać po artę. Zastanawiam się tu, co robić. Bo jedzie nam przeciwnik na bazę. Będzie kapować. O, właśnie. Tylko zajmie mu to ponad minutę, także... Ale decyduje się jednak wracać, ponieważ... O! Jest babok. Babok jest i zaraz go nie będzie. Tak jest, trzeci frag. Wracam na bazę, ponieważ widzicie, nikt się nie wraca, nie? To też jest dość częsty błąd graczy World of Tanks, że nikt nie chce wracać się na bazę. No nie, nie każdy też może, bo jak mamy wolny, ciężki czołg, to ja rozumiem, ale... Czasami przez takie lenistwo, czy głupotę, bo można tak to nazwać, przegrywamy bitwy. Czwarty frag. Udało się wyspotować klienta, wyeliminować ostatni czołg w grze. I słuchajcie, koniec. I mimo że na ogrysku, to jakiś wynik udało się zdobyć, ale no, ten karygodny błąd w pierwszej połowie bitwy. Pamiętajcie o tym, że jak już będziemy wyspotowani, to przeciwnik nie jest idiotą. Wie, że może nas się tam spodziewać. Uczmy się na tych błędach. Myślmy, nie wiem, pijmy więcej kawy podczas tych bitew. O, wyleciał też medal Dumitru. Nie wiem, czy to nie jest... Czy nie pierwszy raz zdobyłem ten medal. Muszę sprawdzić później. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że bitwa pomogła, że okazała się chociaż małą, przydatną lekcją. I tyle. Do zobaczenia na polu bitwy i żegnam się z wami zawsze z kulturką.